Witam serdecznie. Dzisiaj mamy wyjątkowe spotkanie, przede wszystkim dlatego, że poruszymy treści warsztatowe i że dotyczą one psychiki, umysłu, świadomości, jak i odnajdywania się w całej egzystencjalnej przestrzeni. Także będzie tu odniesienie do przeszłości i formowanie nowego obrazu siebie, jak i przyszłości i budowania tego, co powinno tam się stać. Oczywiście wszystko zależy od tego, czym jesteśmy i to właśnie coś, czym jesteśmy, co tkwi w nas, możemy wreszcie zmodyfikować. Przygotowałem Wam na to narzędzie, które Góra nazwała złotym pędzlem. Tu historia tego spotkania jest dość ciekawa, bo mieliśmy ten temat przerobić całkowicie na warsztatach właśnie 15 stycznia 2023 roku, ale nie udało się zastosowanie pewnej metody, czyli wsparcia sił wyższych wspierających nas w pełnym zakresie naszego istnienia. Po pierwsze dlatego, że ludzie niestety nie mieli odpowiednich wibracji. Nie byli na to przygotowani, a mieli czas na zbudowanie się. Nie byli przygotowani nawet w najmniejszym zakresie. To było dla mnie szokujące. Udało się natomiast wykorzystanie tej metody, która miała zaistnieć po jakimś czasie. Chciałem, aby, bo ta Góra na początku podpowiadała, aby można było ten złoty pędzel oddać we władanie uczestnikom właśnie tych warsztatów, by mogli nadrobić to, co jest z nich ciągle niedoskonałe. Niestety przez 2 tygodnie nie udało mi się tego w przestrzeni zarejestrować. Jeśli to nie jest zarejestrowane, nie można wtedy tego zakodować i nie można tego oddać do powszechnego użytku. Nie wiedziałem czemu. Po pierwsze, liczba uczestników była za duża, bo to około 1000 osób, a działania obejmują całość istoty ludzkiej. A po drugie, jak się okazało, chodziło trochę o coś innego. Otóż można to oddać, ten złoty pędzel, wszystkim do ręki. O ile nie są złymi, egoistycznymi ludźmi. Jeśli ich zamiarem jest, żeby świat był lepszy, żeby oni byli lepsi, czyli mówimy tu o osobach pozytywnie nastawionych do życia, to dla nich jest ten materiał. Więc zapraszam. Pokrótce wprowadzę we wszystko. Na końcu są też 2 medytacje. Czy chcecie kochać i śnić? Czy chcecie tworzyć jedną rodzinę, gdy jeden drugiemu pomaga? Intencje, szczęście, radość, zdrowie to nie są tylko hasła. To są oczywiście odpowiednie stany, które powinny być w nas zawarte. Tu te warsztaty, które miało miejsce, przygotowała właśnie Agatka. Ja zasiliłem je pod koniec swoją obecnością. No i niestety wtedy okazało się, że nie można pewnych rzeczy zrobić, bo ludzie byli za słabo do tego przygotowani. Weszli na głęboką wodę i nie było batyskafu. A złoty pędzel jest tutaj tratwą ratunkową i to doskonałą. Niemniej udział wielkich kreatorów nie wszedł w grę. To miała być wielka kreacja, wsparcie świata duchowego w życiu codziennym i na tym najwyższym poziomie się to wtedy nie udało. Wsparcie świata duchowego w życiu codziennym, to Agatka przygotowywała, czy wielki kreatorzy, takie materiały wstępne. Mamy tutaj 2 medytacje na samym końcu, które będą Was pomagać. Nie wiń siebie, rozwiń skrzydła mądrości. Ona tyczyła się pewnego młodego człowieka, któremu nagle zaczęło zanikać jasnowidzenie. Nie potrafił więc wznieść się wyższe obszary, nie potrafił ściągać informacji o tym, co ma zrobić, co się z nim dzieje i tak dalej. Skale astralne też wtedy stają się takie trochę głuche. A jeśli już coś odczytujemy, to niestety nie ma to wielkiej wartości, bo nawet wyższe wibracje tutaj nie wchodzimy. A co tu mówić o świecie duchowym, programowym czy samym Bogu? I wtedy właśnie Góra podpowiedziała, bym wszedł w nim medytację. I w czasie tej medytacji podpowiedzieli mu, co się stało, że on się zamknął na siebie. Problem ten dotyczy nie tylko jego, ale podejrzewam wszystkich uczestników tych warsztatów, wszystkich ludzi, którzy zajmują się rozwojem duchowym, obudzeniem światła w sobie, świadomości, gdyż prędzej czy później każdy właśnie podlega takim samym wpływom, jak ów ten młody człowiek. I radzę, proponuję, byście z tą medytacją też się zapoznali. 2 dotyczy już złotego pędzla, jest rozwinięciem tego wszystkiego i jest zakodowaniem Was na korzystanie z tej metody. Jakiej? Powiem troszeczkę później. Poniższe materiały,
to tak było ustawione, są programowo ustawione tylko pod osoby pracujące nad rozwojem duchowym, nad wyrażaniem się w dobru, nad stałym połączeniem z Bogiem. To jest przecież początek drogi do budowania Edenu. I tutaj mamy, o, zasłaniam, teraz powinien iść w drugą stronę, mamy tu złoty pędzel, złotą farbę, napis, to i specjalnie zakodowaną inną planszę. Zaczynamy tworzyć, moi drodzy, nową rzeczywistość. No i to są takie symboliczne róże edeńskiej przyjaźni dla wszystkich tych, dla których los innych jest tak samo ważny jak ich własny. Warsztaty i to, co przed chwilą omówimy, składały się ze wstępu, z rozpamiętywania wczorajszego i jutrzejszego dnia, z omówienia domu swego i to w trzech odsłonach, z przepromieniowywania i czym to jest, księgi wolności, białej księgi życia, z horyzontu zdarzeń, by aktywizować istnienie, z pola potencjału. I ten temat był przerobiony. Natomiast właściwe podejście do medytacji króciutko omówiłem. Tego tutaj nie ma sensu omawiać. Medytacja, złoty sen, ta dopiero powstanie. Z nimi nie szło w to wejść. I wielcy kreatorzy, wsparcie rodziny, nie udało się to zrobić. Ale za to przerobi się ten temat przy okazji, bo on jest z tym związany, właśnie w lutym i w marcu. Aha, tak, bo to już nadszedł ten czas, więc wszystko i tak się stanie, choć troszkę z opóźnieniem. Za to tych pierwszych 7 działów pięknie poleci i pięknie się sprawdzi i każdego wspomoże przy wykorzystaniu metody zwanej złotym pędzlem. To był wstęp. I tutaj szybciutko przeczytam, żeby nie tracić czasu, bo to nie są warsztaty i jakimś tam zdaniem pomóc, bo będziecie ten temat przerabiać. Na to możecie poświęcić całe życie, co tu jest, jak i kilka dni. Ważne, byście nauczyli się korzystać ze wsparcia, które właśnie dzięki tym wielkim kreatorom za pomocą miej złotego pędzla do was dotarło. Niestety sami ci ludzie z warsztatów, z wielkimi kreatorami nie mogli wejść w kontakt, by uzyskać aktywne działanie. Boski zamysł, mówimy o 13 wymiarze, zakładam, że jest 12, które budują tę rzeczywistość, a 7, w którym istnieje tak zwany fizyczno-materialny świat, jak go doświadczamy, to boski zamysł znajduje się w 13. Jest to coś wyjątkowego, zresztą nagram o tym oddzielny wideoblog. Wola jest działaniem twórczym, ale nie odwrotnie. Działanie to mechanizm funkcjonujący. I poznając to, a złoty pędzel jest częścią niego, potrafimy dużo więcej zrozumieć, a więc pojąć poprzez doświadczenie i jednocześnie to wykorzystać w życiu. Bóg jest życiem i jego zasadą funkcjonowania. Jak wiemy, tutaj istnieje prawo do wzorowania, to jest 08 wymiar i ono pozwala w myśl ustanowionych zasad odtworzyć to, co się wypaczyło lub straciło. Nie zawiera aspektu twórczego, tylko aspekt odwzorowujący to, co zostało stworzone. Za chwilę na skali to wytłumaczę. Odwzorowanie nie zmieni formuły kształtu istnienia. To wy sobie sami przeczytacie, te materiały są na końcu wideoblogu umieszczone. Trzeba być ugruntowanym psychicznie człowiekiem, aby zacząć korzystać w jakimś stopniu prawa do zmian, bo prawo to daje oczywiście w tym wypadku świadomość. Umysł przepuszcza do świadomości, ale prawo zawarte w świadomości. Gdy jednak osobiste interesy, prywatne dążenia takiego człowieka nikomu nie szkodzą, a służą jego zdrowiu i deszczu, i szczęściu, wówczas idzie wsparcie z góry, o ile jest aktywny most tęczowy. Czyli macie skasowane węzły karmiczne, odbudowane połączenie takie, jakie było przy pierwotnym człowieku, gdzie można widzieć świat astralny, gdzie można widzieć to, co się dzieje w energetycznej strukturze naszej przestrzeni, choć ona jest wielowymiarowa. Tutaj mówimy o typowej, zwyczajnej zdolności kontaktu ze światem duchowym, poruszania się tam, przeżywania, pobierania nauk, jak i wejścia w przestrzeń programową. To już tyczy się Syna Bożego, czy już jednostki obudzonej na full świadomości duchowej i uczącej się bycia świadomością, medytacją i świadomością boską, która już wchodzi w 13 wymiar i bezpośrednio uczy się u Ojca. To tego też nie będę czytał, przeczytacie sobie sami. I tutaj przykładowo, wtedy to wytłumaczyłem, skala ta jest wytłumaczona w skalach astralnych na Meditation World. Tam to jest. Zobaczcie, są takie trzy miejsca. Tutaj. Mówimy tutaj o podstawowych czakrach, ale o czakrach, które są w człowieku, jaki nad sobą pracuje. U normalnego człowieka czakry nie występują, istnieje coś jak błona międzywymiarowa i coś, co się nazywa zaworami. I ludzie to nazywają czakrami. To nie są czakrami, to jest obowiązkowe
naprawdę ograniczenie ludzkich zdolności. Gdyby to było wszystko tam funkcjonujące, poprawnie, między sobą się komunikujące, taki człowiek by po prostu zwariował, nie mógłby funkcjonować. I tacy ludzie są, jak te błony między wymiarami padają. Zresztą tematy macie tam omówione w tym dziale na Popko TV Zdrowie i Sukces, w dziale Uzdrawianie. Tam jeden z tych materiałów, Popko Domańczyk i tak dalej, o tym wspomina. Ogólnie trzeba przyjąć, tu są oczywiście czakry. Nieważne, czy są czakry, czy istnieją dopiero zabory, ale mówimy o tym, że gdy pracujemy tak jakby nad sobą i staramy się uruchomić jakieś centra, to musimy wiedzieć, że są trzy. Pierwsza to jest nasza głowa. I właśnie tutaj w ten obszar schodzą wyższe energie. U was nie zejdą, ponieważ nie macie pościąganych różnych węzłów karmicznych i tak dalej, i tak dalej. Ale możecie to wszystko ściągnąć, korzystając z moich medytacji lub choćby z takiej jednej, która jest medytacją dźwiękową i tam też jest kasowanie węzłów karmicznych i ustawianie was. Dzięki czemu, choć nie będą występować was jeszcze czakry, będziecie w kontakcie z siłami energetycznymi i duchowymi. I wtedy czuje się jak to światło nie energetyczne, tylko duchowe, które jest wibracją i energię i światło dopiero tworzy, odczujecie jak coś schodzi na poziom głowy. Tutaj mówimy o tym, że schodzi prawo do działania, że nasza obecność łączy się z obecnością sił wyższych i możemy coś zrobić. To jest tu. Natomiast tu, gdzie jest tak zwane umowne serce i oddech, tu łączymy się z tak zwaną biologią, z matrycą tworzenia i z matrycą odwzorowującą, jak i poprzez ten 3-4 mm złoty ognik, płomyczek, który znajduje się w sercu, łączy się z Bogiem. A więc tutaj jest centrum pełne komunikacji z dołem i z górą, które uruchamia działanie. Ale mamy też w obszarze brzucha tak zwaną złotą różę, łąk jeden, no różnie się to nazywa, gdzie siły przyrody wprowadzają zmiany, czyli uzdrawiają człowieka na poziomie fizycznym i niskowibracyjnym. Dotyczy to pewnych ustawień w umyśle, który nie jest energią, ale zalicza się do tego obszaru, jak i w obszarze emocji, części myślenia, struktury podstawowej itd. Dobrze, tutaj to sobie wszystko przeczytacie. Może tak to wytłumaczę szybciutko, bo wy sobie to sprawdzicie. Ogólnie, gdy mówimy, my jesteśmy zawarci mniej więcej w pięciu wymiarach pierwszych. Człowiek funkcjonuje z reguły w trzech wymiarach i jest naprawdę biologicznym robotem, naczyniem, w którym dopiero świadomość może się obudzić. Dlatego nie rozumie istoty dobra i zła, miesza Kościół ze świątynią serca i papieża z Bogiem. Bóg to jest coś innego. Z Bogiem się rozmawia, a nie traci czasu na co innego. Choć trzeba szanować wszystko, wszystkie formy przejawiania się, nazwijmy to umownie, rozumu w życiu. I ogólnie tutaj z góry mamy do czynienia z czymś, co wszystko powołało. Zobaczcie, to jest ta pierwsza linia do dołu. Jest tu prawo tworzenia zmian i prawo programowania, ale zauważcie, już w drugiej linii schodzi ono tylko i wyłącznie do trzeciego wymiaru, co oznacza, iż tu, gdzie coś stworzono i na dole w matrycy biologicznej, w tak zwanej macierzy jest odwzorowywane, to jednak człowiek ma prawo do tego, by na poziomie trzech wymiarów, mówimy więc o biologicznym robocie, a więc jest on wyróżniony jako naczynie. To auto, którym jeździmy, ma swój charakter i znaczenie w strukturze wszechrzeczy. Należy mu się szacunek, podziw, ale jednocześnie musimy rozumieć, czym on jest i jakie ma możliwości. Samochód, no, nie ugotuje wam obiadu. Człowiek biologiczny nie będzie czynił niczego dobrego, jeśli nie będzie widział w tym własnej korzyści. Nie rozumie w ogóle aspektu istnienia. Ale on właśnie ma prawo do tego, by tu, korzystając z mocy złotej, która gromadzi się w brzuchu, uruchomić procesy zdrowienia i pewnej przebudowy siebie. I to jest tutaj właśnie takie ważne. Lećmy dalej. Tutaj mieliśmy właśnie zrozumieć, czym jest wewnętrzny lekarz i macie tam tę skalę gdzieś omówioną. Natomiast my staraliśmy się nie tylko odkryć wewnętrznego kreatora, psychologa, lekarza, pocieszyciela, nauczyciela, tego jest troszkę więcej, no nie, ale wejść w bezpośredni kontakt z wielkim kreatorem, psychologiem, lekarzem, pocieszycielem. Wewnętrzne coś znajduje się w nas i tu są wyszczególnione wymiary. Natomiast ci wielcy są z 13 wymiaru. Mówimy więc tutaj o obecności Boga w działaniu. Tutaj, żebyśmy my szli cały czas do przodu, to musimy najpierw być w akceptacji tych zmian. Musimy dokonać wyboru, zechcieć być lepszymi i zechcieć być
inni byli lepszymi i żeby się im powodziło. Ja pamiętam, jak miałem taką jedną próbę i ona tak mnie troszkę zaskoczyła, bo była dla mnie śmieszna, ale tylko i wyłącznie dlatego, że byłem już na nią gotowy. Jak zaliczamy próby, których nie zdajemy, to nawet nie wiemy, że byliśmy im poddani. Jak mamy jakieś pojęcie o rozwoju duchowym, widzimy, wiemy, przeżywamy to wszystko, tam się uczymy, podróżujemy, to wtedy nas informują o tym, że taką próbę zaliczaliśmy. I ja raz podczas modlitwy, czyli aktywnej podróży w zaświaty, takiej maksymalnej medytacji, kiedy to się nie wie, że tam się jest i zapomina się o tym, że jest człowiekiem ziemskim, no nie, byłem jakby w innej rzeczywistości, w innym świecie, tam właśnie miałem uzdrawiać jednego człowieka. I ten człowiek wcześniej nie podobał mi się, to był taki magnat roponośny, no nie, który miał 1000 Rolls-Royce'ów, no nie, był bogaty, jak nie wiem, rządził światem, nie był dobrym człowiekiem, a przyszedł, żeby go uzdrawiać. A ja byłem uzdrowicielem, więc co? Patrzę na niego i go uzdrawiam. I on mi płaci to samo, co inni, czyli tam było tam ileś złotych, nie dodał ani złotówki. Ktoś inny by się obraził, on taka szycha, mógłby tak 3 Rolls-Royce'y podrzucić, a ja nic. Tylko ucieszyłem się, że wywiązał się z warunków umowy. Zapłacił tyle, ile zapłacić miał. A że dla niego było to potrójne nic, nie miało to znaczenia. Ja tworzyłem te warunki, które on przyjął. Ja się na niego nie obraziłem, tylko tak sobie pomyślałem, a jednak trochę skąpy jest, albo mnie wyprobowuje. Ale to nie miało żadnego znaczenia. Ponieważ ja i tak, żeby uzdrawiać, musiałem go kochać. To nie jest muszenie. Kochanie to jest przywilej, to jest dar, dzięki czemu nie mamy problemów z ludźmi i z sobą. Nie, i tylko tak pomyślałem, załapałem, no nie, to i wszystko dobrze się skończyło. I wtedy znowu wróciłem, znowu się okazało, że jestem we własnym domu, czyli wróciłem ze światu. I wtedy rozumiałem, że byłem poddany próbom. Takich prób każdy zalicza bardzo wiele, a częściowych, takich tych głównych prób, to każdy z nas potrafi zaliczyć i 3 dziennie. No, ale skoro o tym nie wiecie, to znaczy, że ich nie zaliczacie. No więc po akceptacji musimy przejść pokochanie siebie, pokochanie innych, wybaczenie sobie innym, współodczuwanie, współistnienie i tak dalej, aż przyjdzie zgodność i scalenie w istnieniu. I to jest droga otwartego Jezusowego serca. Jest to trudne, ezoteryka od tego ucieka, mówią o różnych rzeczach, a tak naprawdę robią to samo, co wszystkie ukościelnione religie, czyli programują ludzi na robotów. Tutaj przygotowałem tę skalę, na której możecie zobaczyć, jakie działania, jakie przeprowadzacie, czy to, co tutaj jest, rozpamiętywanie jutrzejszego dnia, wzmacnianie pola potencjału, na którą część waszej istoty działa. Mamy tu ciała, które tworzy Bóg i które idą z dołu i mamy ciała, które tworzy biologia, czyli macierz i idzie to idzie z góry, a to idzie od dołu. Jest jedna rzecz wspólna, psychika, bo umysł, świadomość, to są, łącznie z psychiką oczywiście, są rzeczami, które zostały stworzone jako koncepcja w Bogu, by Bóg się tutaj mógł przejawić. Świadomość tego, co jest, czyli indywidualne, umysł, czyli wspólne, a więc uczymy się tutaj miłości, jedności i psychika, która jako osobiste wszystkiego doświadcza. Osobowe to jest z kolei wspólne. I ona jest wspólnie budowana w 5 wymiarze. Ją tworzy tak samo macierz, jak i Bóg, czy matryca stworzenia, nadrzędna inteligencja. I tutaj tworzy biologia, macierz, podstawowe ciało energetyczne do 3 wymiaru, a podstawowe ciało energetyczne, matryca tworzenia według zamysłu Boga od 7 do 3. I to się razem łączy. I więc idzie wsparcie od dołu i do góry i od tego trzeba zacząć tę całą przygodę. Skale są omówione, można sobie tam rzucić na to okiem. Tutaj był podany przepis na to, jak my jesteśmy i z jakich poziomów osiągamy wsparcie. Też warto na nie rzucić okiem. Rozpamiętywanie. Rozpamiętywanie wczorajszego i jutrzejszego dnia. Sprawdź swoją najpierw procentową wartość wpływu na życie i zdrowie. Jak macie skalę albo intuicję i czujecie, co potraficie zrobić, to sobie to odczytujecie i sprawdzacie. Tak, żeśmy to robili, czy Agatka robiła z ludźmi na warsztatach. Co to jest rozpamiętywanie wczorajszego i jutrzejszego dnia? Moi drodzy, to jest taka specyficzna duchowa
naukowa technika. Tutaj jest ona zakodowana w planszach. Patrząc tylko i czytając to, już czujecie dreszcze, niepokój, czujecie, że jest coś nie tak, że przychodzi zmiana. A człowiek nie wie, czy zmiana będzie na lepsze, czy na gorsze i intuicyjnie, podświadomie jej się boi. Stara się uniknąć tematu. Lęka się, gdy mówimy o strukturze duchowej i ma pietra stracha, gdy mówimy o strukturze energetycznej. I tutaj, moi drodzy, trzeba, nie wiem, czy tutaj to zostało opisane, to za chwilę, bo tu było rozpamiętywanie. Dobrze, najpierw sprawdzamy, a potem wchodzimy w to rozpamiętywanie, tak przynajmniej na 5 minut. Ja te tematy przerabiałem, no nie musiałem to wszystko zaliczyć, bo ja mam prawo mówić tylko i wyłącznie o własnym doświadczeniu. Jeśli coś tym moim doświadczeniem nie jest, to po prostu o tym bezpośrednio mówię. I wtedy nic, co by z tego negatywnego wyszło, mnie się nie dotyczy. Jestem jednocześnie uczciwy, mówiąc, że to, co być może proponuję, może nie zadziałać. Natomiast to wszystko wynika z mojego doświadczenia, jest w 100% pewne i wiem, jak to wytłumaczyć. Wszystko od A do Z, nie tylko z tym materiałem, ale tak się dzieje z każdymi warsztatami. Moi drodzy, chodzi o to, byśmy zamknęli oczy i w spokoju i w ciszy zanurkowali w przeszłość. To może być ten czas godzinę temu, to może być ten czas dzień, dwa dni temu, sprzed tygodnia, sprzed miesiąca, a nawet zawarty w początku naszego życia. Coś, co nas negatywnie wzruszyło, coś, o czym nie potrafimy zapomnieć, rozstanie, pobicie, krach, no różne tam są rzeczy, trzeba jeszcze raz nie przeżyć, tylko się temu przyjrzeć. Gdy myśmy to przeżywali, to nawet nie wiemy, że coś nami steruje. Emocje to jest część naszej istoty i na to wpływa niska wibracja. Na tę fizyczną rękę wpływa fizyczny świat. Silniejsza dłoń może ją przekrzywić, nóż może ją odciąć, kosiarka może ją w jakiś sposób formalnie zmienić. No nie, ale równie dobrze możemy posmarować kremem, przeprowadzić jakąś operację i będzie to ona jeszcze lepiej wyglądać. Taką właśnie ręką są emocje, myśli, potrzeby. To jest część naszej istoty energetyczna. I jeśli tam na nią idzie atak, to my inaczej się zachowujemy. Ten atak z powodu zaprogramowanego na odpowiednie widzenie, konkretne widzenie świata umysłu może dotyczyć się także potrzeb, a nie tylko myślenia i emocji. I wtedy my robimy coś niewłaściwie, co tak naprawdę nie wynikałoby z nas, gdybyśmy wiedzieli, czym i kim jesteśmy. Tych informacji, tej prawdy, no niestety nam się nie udostępnia. I teraz, kiedy my wchodzimy w przeszłość, to mamy z dystansu, jako obserwator, przyjrzeć się tej scenie. Wtedy kogoś biliśmy, albo ktoś pobił nas. Przez 30 lat były zwady, niesnaski, perturbacje, podpalania, niszczenie aut, donosy do prokuratury, YouTube, internet. Wszystko to trzeszczało od naszej nienawiści, czy od nienawiści tego kogoś. Tymczasem jak przyjrzymy się z boku, to nagle dostrzeżemy, że to był zwyczajnie popełniony błąd, a my byliśmy marionetką, kimś, w czym zawrzało, zagotowało się, ale na to wpływ miały struktury energetyczne. Co to znaczy? Jak ktoś z kimś fajnie rozmawia i ktoś się mnie o coś pyta, zwłaszcza jak to jest fajna dziewczyna, no nie się pyta, czy ja bym się z nią jeszcze raz spotka, bo tak jest sympatycznie. Kupiłem jej dwie kawy, one były takie super i trzy czekoladki, cztery pączki, więc ta adrenalina w mózgu działa. Ona nie wie, że to była pułapka i ona jest po prostu na tym speedzie rozanielona. No i ja jej chcę odpowiedzieć, skarbie, ależ oczywiście, chociaż tak właściwie, no nie do końca może mi się tak podobać. Jestem taki trudny do zdobycia, ale co mi tam. Ale w tym czasie mamy agresora fizycznego. Jakiś pies urwał się z łańcucha, albo jakaś wściekła małpa uciekła z zoo i zaczyna gryźć mi nogę. I mnie boli. A dziewczyna jeszcze raz się pyta, nie? To spotkasz się ze mną, nie? A to mnie gryzie. Ja mówię, a spierniczaj kobieto, nie widzisz, co się dzieje? No i wszystko poszło w diabły. Roz! Sypało się jak za dotknięciem czarnej, czarodziejskiej ruczki. Gdzieś psia, małpia, wiedźma stoi i mnie załatwia. I tak właśnie jak się przyglądamy tym sytuacjom z dystansu, nie wchodząc w rolę, którą wtedy odgrywaliśmy, odkrywamy nagle, co na to wpłynęło. Te proste techniki, jak robimy to wieczorem,
No nie, bardzo szybko, ale bardzo wszystko szybko załatwiałem całą przeszłość i zupełnie inaczej patrzymy na życie w tu i teraz. Rozumiemy, że jak coś nas irytuje, to my tego nie chcemy. My chcemy być spokojni, atrakcyjni. Chcemy być zdobywcami niewieścich serc i ogromnych majątków, które pozwalają być wolnymi ludźmi w tej zakazanej transakcjami fizycznymi, finansowymi granicami. Przekrocz granicę, przeleć na Zanzibar, jedź na Grenlandię. Wszystko wymaga kasy, finansowego wsparcia. Trzeba kupić sprzęt, bilet i tak dalej. I to uzyskujemy. Więc moi drodzy, ludzie wchodzili w rozpamiętywanie wczorajszego dnia na 5 minut i potem okazywało się coś dziwnego. Tutaj napisałem na pewno, nikt tu nikogo nie ocenia, tym bardziej ty siebie. Udowodnij, że rozumiesz, co się stało w tej scenie i dlaczego. Nic w związku z tą retrospektywą nie zakładę, zwyczajnie przyjrzyj się scenie. Ale tak jak to jest zakodowane, to tu przeprogramowuje was umysł na nowe spojrzenie. Zaczniecie zupełnie inaczej na wszystko patrzeć. I po tym rozpamiętywaniu jeszcze raz sprawdza się swój wpływ na zdrowie i życie. I teraz jest rozpamiętywanie jutrzejszego dnia, czyli chcemy jutro coś zrobić i my przenosimy się jakby w umowną przyszłość, czyli umowny jutrzejszy dzień, a rozprawa ma być dopiero za miesiąc i na tej rozprawie patrzymy, co powinniśmy powiedzieć i widzimy to z dystansu. Jak ten ktoś zareaguje, jak my, albo też może się dotyczyć różnych spraw. Nagle, poprzez ćwiczenie z rozpamiętywaniem wczorajszego dnia, wiemy, jak oddalać się w przyszłości, jak ten człowieczek, którym wtedy będziemy, bo będziemy odgrywać tę rolę, powinien się zachować. Przy właściwym zrozumieniu tego, no nie, staje się cud. Tu napisałem z kolei tak. Nikt nikogo nie ocenia, tym bardziej ty siebie. Udowodnij, że rozumiesz, co ma zajść i dlaczego. Niczego w związku z oglądaniem planowanej przyszłości nie zakładaj. Zwyczajnie przyjrzyj się scenie. I po tym tutaj rozpamiętywaniu znów sprawdź swój wpływ na zdrowie i życie. No nie? Później było to samo. Rozpamiętywanie wczorajszego i jutrzejszego dnia, ale z zastosowaniem metody tu i teraz, a jeśli potraficie, z metodą czasu zerowego. I ona tam jest na skali 31b wytłumaczona. Gdy mówimy o tu i teraz, to mówimy o tym, że jesteśmy w swoim świecie, że tamten świat jest światem zewnętrznym i nic do nas nie dochodzi. Gdy mówimy natomiast tutaj o czasie zero, to mówimy tutaj o ciężkiej mistyce. Mówimy tutaj o tym, że budzimy się świadomości duchowej, rozumiemy, o co chodzi. Mamy przeszłość, mamy przyszłość, ale pojawia się tafla. Przeszłość nie dociera, przyszłość do nas nie dociera i nie dotrze. Przed chwilą głowiliśmy się nad tym, co zrobić. Przed chwilą martwiliśmy się tym, co komuś zrobiliśmy. Po prostu nie potrafimy sobie tego wybaczyć. Nagle nie ma przeszłości, nagle nie ma przyszłości, jest czas zerowy. Po prostu. Zawsze będzie tak, jak jest. Nic nas już nie dotyka. Jeśli będziecie potrafić ten czas, a nie mam czasu na omawianie tego, bo to są warsztaty całe na to poświęcone. Ja omawiałem to w wideoblogach, więc tylko tak lekko zaznaczam. Tutaj macie trochę to opisane. Może wam się to przydać. Tu i teraz to jest ezoteryka i ma to swoje odniesienie afirmacyjne do człowieka biologicznego, nawet fizycznego i jest to plus. Natomiast czas zerowy, o to już jest naprawdę i energetyczna i duchowa inżynieria. I tu wtedy, moi drodzy, w tym czasie zero wszystko inaczej wygląda. Nawet się nie chce zaglądać w przeszłość i w przyszłość, bo ona nie istnieje. Patrzysz na to wszystko jak w teraźniejszości i to cię nie rusza. To jest coś, co jakby nigdy nie zaistniało. I po tym tu działaniu jeszcze raz sprawdza się wpływ na zdrowie i życie, no nie, i tak dalej. Potem z metodą tu i teraz, aha, to jedno i drugie. I tu napisałem, co się wtedy dzieje. Puszczają złogi emocjonalne. Energetyczna struktura przestrzeni zostaje zwolniona z obowiązku utrzymywania w sobie zaburzeń, które czekają na ich wypalenie. To zapisy obecnych i pokoleniowych błędów. Dzięki wglądowi i braku oceny związane z ludzką energetyką obiekty zostają zamrożone w czasie i przestrzeni. Po kilku rozpamiętywaniach są usuwane całkowicie. Tym złogom należy się przyjrzeć i zrozumieć przyczynę ich powstania lub powstawania. Trzeba odrobić lekcję z uczciwego przyjrzenia się samemu sobie. Nie unikamy tego. Prawda wyzwala. Wtedy wszystko samotnie puści.
Tu osobiście niczego naprawiać nie trzeba, o ile nie zostało zakodowane to w DNA z siłą powyżej 60%. Kluczem do sukcesu, mówimy tu o kreatywnej kreacji, reakcji, jest zrozumienie funkcjonowania wewnętrznych mechanizmów kodowania. Ja wiem, jak to działa, wy nie musicie, ale odczuć już powinniście. To ważna nauka. Obciążenia znikną nie tylko z egzystencjalnego pola, ale i z organów ciała fizycznego, w których tkwią i które niszczą najczęściej w postaci chorób. No i oczywiście tutaj później na koniec miał wejść udział sił wyższych, to się nie udało. Za to przygotowałem wam właśnie złoty pędzel. Mamy go tutaj i to jest magiczna, zakodowana właśnie na rozpamiętywanie plansza. Tutaj widzicie rozpamiętywanie wczorajszego dnia i to, co żeście przerobili, właśnie w tej chwili będziecie w sobie właściwie ustawiać. Chwytacie złoty pędzel, on jest ze złotą farbą i to, co żeście robili, to widzicie jakby w przestrzeni i po tym siebie w doświadczeniu, który wchodził w te rozpamiętywania, malujecie pędzlem. Zamalowujecie to albo po prostu kreseczką taką wielką przeciągacie i jest wszystko załatwione. Wtedy, moi drodzy, znów wchodzicie w odczytywanie i okazuje się, że nagle wasz wpływ na zdrowie, na wszystko wzrasta i w ciągu godzin i dni staniecie się zupełnie innymi ludźmi. To jest ta magia. Tego jeszcze na takim poziomie tutaj nie robiłem. Były to pojedyncze rzeczy ustawiające człowieka. Tu mówimy o całej przebudowie istoty ludzkiej. Potem następna rzecz, którą przerabialiśmy, to był dom swój. I tu było pierwsze zadanie. Sprawdźcie, w ilu procentach dom wasz was wspiera. No nie? Ćwiczenie pierwsze. Pokochajcie swój dom, zmodernizujcie, przemalujcie, poczujcie się w nim wyśmienicie. Uczyńcie z niego swój akumulator. O co chodzi z tym domem swoim? Moi drodzy, ludzie nie rozumieją tego, że znajdując się w miejscach, których nie lubią, to znajdują się w obszarze, który ktoś sobą naczyścił. I on tę energię lubi. Jak byliście na gestapo, to SS-owcy, SS-mani dobrze się tam czuli. Oni byli jak w domu, jak u siebie. Pili wódkę, śmieli się i z radością obcinali ludziom uszy lub wybijali im oczy. Natomiast my, ta druga strona, czyli chwilowi goście, takich przybytków nie czuli się za specjalnie. I to samo mamy w domu. Po jakimś czasie któryś z nas czuje się w tym domu źle, nic mu się nie podoba i tak dalej. Dzieje się tak najczęściej, gdy ktoś przejmuje ten dom i nam się wydaje, że już nic tam do nas nie należy. Wiecie, jak to jest, ja o tym przypominam, bo góra mi to kiedyś pokazała konkretnymi wizjami. Mamy jego, mamy ją. Podobają się sobie, jedno widzi w drugim coś, co by chciało w nim widzieć, a co tak nie do końca tam jest. On mówi o miłości, o słowikach, o cudownych wyprawach, o trosce, o piece, o Jezus, o wszystkim tym, o czym ona by chciała słuchać. Ale za tymi słowami istnieją inne wizje. On mówi, będziemy chodzić do kina, tak jak lubisz, ale w jego wizji jest, jak ona sprząta chałupę i nie ma czasu na wyjście. Potem przyjdą pieluchy i inne rzeczy i tak dalej. No nie, a ona tego słucha. No nie, po prostu jak. Czyli widzimy tutaj ją, która widzi ten dom inaczej. Lubi zielone lodówki lub lodówki srebrne. Chce mieć różne inne pomoce kuchenne. Dywany mają być w złote paski, ściany czerwono-białe i tak dalej. Ale po pół roku, nie wiadomo czemu, no nie, lubi już czerwone lodówki, lubi już inne ściany. On nawet telewizor zaanektował, jak ona idzie koło telewizora, to telewizor strzyka, jakby chciał ją pogryźć. Co się stało? Dom zaczął ją wspierać. Ona znalazła się w pułapce. Ona sądzi, że ten dom nie jest jej i uwaga, nie lubi tego domu, nie lubi telewizora i przez to to wszystko, co ją otacza, zaczyna ją gryźć. Tymczasem, moi drodzy, każda cząstka tak zwanego naszego umownego domu przetwarza energię.
Tu akurat to świerci, ale ja nie mam czasu jeszcze raz nakręcać wideoblogu, bo za chwilę muszę wyjeżdżać. Musimy to w tych warunkach dokończyć. I teraz jest tak, moi drodzy, że każda cząstka tego monitora, tego stołu, mojego ciała, ścian, sufitu, podłogi, firan i tak dalej, no nie, jest, choć ona jest cząstką fizyczną, jest zbudowana przez cząstki energetyczne, a te przez wibrację, która jest praenergią i nie ma nic z energią wspólnego, tylko ją tworzy, a energia tworzy atomy i jest gęstliną energetyczną, taką dość zwartą, co wydaje się, że jest nieruchoma. Tymczasem atomy też są płynne i zmienne, też się kręcą. I teraz każda cząstka potrafi być akumulatorem dla wielu ludzi i dla wielu zwierząt. Co to znaczy? Że ten telewizor i każdą w nim cząstkę będzie lubiał ten chłop. On lubi oglądać programy sportowe i kocha ten telewizor za to. Natomiast takie różne inne rzeczy do oglądania no, go po prostu denerwują. Ona do telewizoru nie podchodzi, ponieważ ten telewizor ją gryzie. Ale ta sama cząstka będzie też odbierać jej energię i ją ładować. Więc ona też będzie lubiła i programy kulinarne i inne i tak dalej. I po prostu pewnego dnia siądzie przy chłopie i przełączy mu telewizor. On wywali oczy i tak na nią popatrzy, jakby mówił: wryja chcesz? Co ty robisz? No ale nie może tego oficjalnie powiedzieć, więc tylko mówi, ale tak grzecznie, ale bo się boi już, nie wie co się dzieje, ale ja oglądam telewizor, mecze, no nie? I tak dalej. Mówię, nie, teraz musisz kupić drugi, teraz ja oglądam swoje programy. I on pauzuje. Czemu? Bo załadowaliście telewizor większą ilością kochania. Polubiliście ściany, lodówki, wszystko i tak dalej. No po prostu to na was też wpływa. Czyli ten dom będzie budował energetykę i wzmacniał energetykę męża, jak i waszą. Jedno i drugie dostaje to, co chce. Więc ten dom można pokochać. Zaczynamy to później przekształcać. Wracają kolory ścian, wracają inne chodniki i tak dalej. Zwycięża ten, kto większą energią nasyci te pomieszczenie. Czyli nieważna jest ciemna, brudna czy jasna, czysta woda, tylko słup tej wody. W złu bardzo szybko idzie osiągnąć taki wyjątkowo wysoki poziom, chcąc rządzić. Jestem egoistą, będzie po mojemu. O, to naprawdę jest uderzenie. Tutaj trzeba wejść naprawdę w kochanie, tak dotknąć szczęścia, być w radości, żeby na takim samym poziomie w świetle zaprogramować dom. Ale jak będziecie wytrwali, zrobicie to i pewnego dnia, jak chłop wróci z roboty, a wejdzie, to zacznie się trząść i zacznie mówić, że tu jest chyba jakieś nawiedzenie, bo on tu nie wyrabia. On nie wie, co zrobić, a my wtedy do niego mówimy: na kolana, psie, ale to psie tak ładnie wypowiadamy. Na kolana, piesku, czułałko, słuchać tu mnie, do kuchni i sprzątać. I on idzie. On nie wie, czy to gra, wmawia sobie, że to tylko gra, zabawa, że potem będzie fajnie. A w rzeczywistości jest to siła programowania. Dlatego ten dom swój musicie umieć budować. Więc tutaj pokochajcie dom swój, zmodernizujcie, przemalujcie, wyobraźnie, no nie poczujcie się w nim wyśmienicie, uczyńcie z niego swój akumulator. Ale potem trzeba to robić na żywo. No i tutaj napisałem. Odczytajcie teraz, na ile procent dom wasz was wspiera oraz na ile procent zrobiliście to, co można było. Standard to przynajmniej, ogólnie to jest minus 10-20%, czyli mówimy o niskiej wibracji, która w domiszczach zalega. W naszym przypadku powinno być plus 10-20%. Wasze działanie jest zapisywane w kryształach pamięci w pierwszym fizycznym wymiarze, dlatego ładowanie znika już do tygodnia. Najlepiej jest je powtarzać co dwa dni lub tym żyć, bo jak już to zbudowaliście, czujecie się w domu, to wystarczy kochać stale i to się samo ładuje. Także modlitwa: Ojcze nasz, przyjdź królestwo Twoje, wspomaga te procesy. Wspomina o wsparciu w budowie domu swego przez samego Boga, a także o obowiązku powtarzania działania. Tu rytualizacja musi być, bo to się z umysłu wymazuje. Do poprawy jakości życia wystarczy, jak dom wasz będzie was wspierał w 20-30%. By wspomóc transformację energetyczną lub duchową, zasilanie powinno mieć wartość 30-40% i to można osiągnąć. Później wchodzicie w budowę domu swego. Szybko przeczytam, o co chodzi. Dzieci często budują dla siebie takie schronienie w bajkach. Uciekają do bajek.
Zróbcie to samo. Bez ładowania i symboliki stwórzcie doskonałą fortecę do ładowania, nabierania sił, wychodzenia ze stresu i do rekonstrukcji egzystencji. Ukryjcie w niej swoją energetykę, uczyńcie ją w znacznej części niewidoczną dla agresywnego świata energetycznych starć. Praca nad sobą też będzie w takim miejscu łatwiejsza. To schron. Dane wam będzie spokojnie przyglądać się temu, co by was spotykało, czy też spotyka, jak i patrzeć prosto w oczy tym, którzy was dotychczas łamali. Czyli mówimy o tym, żebyście wymyślili swój świat. Smurfoland, Legoland, Putinomat, co chcecie, gdzie będziecie szczęśliwi, gdzie będzie wszystko ok i jednocześnie zrozumiecie, że ten fizyczny dom tamte struktury utrzymuje. Jest jeszcze dom duchowy i to robią wszystkie religie. Uważajcie. W tym samym celu zbudujcie potem, w tym samym celu buduje się kościoły. Po to tworzy się ich monumentalną architekturę i ubarwia dziełami artystów, czyli oni ze swoją cudownością są tam wkomponowani jak śmiertelne przybytki, artefakty. Wszystko robi się po to, by ludzie zechcieli tam przebywać. I to niekoniecznie dlatego, że jest im źle we własnych pieleszach. Ludzie nie rozumieją, że przy okazji funduje się im potężne przeprogramowanie. Sami nawet przyznają, że spodobało się im życie kościelnym obrządkiem, czyli rytualizacją, że coś ich zaczęło wspierać. Wiemy co? Kościelny egregor wykorzystujący magię artystycznej przestrzeni. Za lepsze samopoczucie płaci się wtedy oczywiście najwyższą cenę. To jest gra emocjami, studzenie emocji i myślenia, tworzenie bezrefleksyjności i ideowego poddaństwa. Wykorzystajcie doświadczenia lepszych od siebie i zbudujcie dom swój w świecie duchowym, potężny, piękny i nietykalny. Czyli zbudujcie prawdziwy kościół i wy wejdźcie tam jako otwarte serce. I wtedy osiągniecie więcej. Więc możecie mieć dom fizyczny przeprogramowany, w nim dodatkowo mieć dom energetyczny, duchowy i oczywiście tu dom duchowy w postaci monumentu. I potem sprawdźcie efekt tego działania, o ile siła domu swego stała się większa i wpłynęła na wasze zdrowie, szczęście i życie. No i oczywiście tutaj uczyńcie teraz ze świątyni serca swój duchowy dom. Czyli wy, cudowni, piękni i tak dalej, pozwólcie, żeby to serduszko z waszymi projektami wszędzie było. I w domu duchowym, nawet tym kościelnym, i w przestrzeni energetycznej, fizycznej. Tu Jezus o tym i wszyscy wspominają. Świątynia serca jest jedyną drogą do siebie i do Boga, więc i do cudu własnego istnienia. Czyli życia na jak najwyższym poziomie. Zarazem pozwólcie na to, by ona sama, czyli świątynia serca, przebudowała waszą energetyczną przestrzeń. Naprawdę to się dzieje. Możecie wybrać jako główną siedzibę część jej architektury, na przykład Jeziora Radości czy Wieczerni. W tym wypadku mówimy o świątyni serca z miasta Orli, gdzie są wszystkie części naszej istoty pogrupowane. No i to się robi parę minut i sprawdza. Podsumujcie teraz efekty wszystkich swoich starań. Jak widzicie, trzymacie w ręku dostęp do potężnych narzędzi. Wystarczy tylko być konsekwentnym w swoim działaniu, w swoim dążeniu do doskonałości, czy też do poprawy jakości swojego życia. No i tu miało być wsparcie sił wyższych, nie udało się, ale za to przyszło za pomocą złotego pędzla w tę stronę i znowu. I teraz to, co żeście robili, budując dom swój, nieważne, jak bardzo wam się udało to zrobić, ważne, byście chcieli, żeby on istniał, was wspierał, bierzecie ten pędzel, widzicie go albo na horyzoncie zdarzeń, mówimy o teatrze życia, za chwilę o tym coś powiem, lub na tej planszy. Tu po prostu ujrzyjcie to wszystko i tak tym pędzlem złotym, tą złotą farbą dotknijcie, przemalujcie, parę kreseczek zróbcie, to i tak się stanie. I odczytajcie wtedy, co będzie. Ogromne wsparcie idące ze świata duchowego od wielkich kreatorów, przynajmniej przy wykorzystaniu technik inżynierii energetycznej i duchowej. Potem przepromieniowanie. Szybko przeczytam. Istnieje biała i czarna homeopatia.
Sprawdźcie na przykład jakość wody z butelki i rurociągu. I tu macie diagram typowy radiowitalności. Mówimy tutaj o stopniach Bowisa. No nie, no wszystko jest opisane. Szkodliwe to jest tak, do 200 jednostek, trujące do 200 jednostek, szkodliwe do 1000, obojętne, przedeterminowane do 6,5 tysiąca jednostek. Ciało ludzkie ma właśnie 6,5 tysiąca jednostek. Potem to, co jest zdrowe od 6,5 do 11,5, zdrowe i lecznicze do 25 tysięcy jednostek. I sprawdźcie, jak działa woda z rurociągu. Teraz tak, woda źródlana, co przeszła przez różne ręce, na przykład Teściowej i Kowalskiego, czyli pośredników, też jest najczęściej szkodliwa. Po przepromieniowaniu jej jakość wzrasta. Woda z kanalizacji ma najczęściej wartość 3000 jednostek. Po działaniu może ona wzrosnąć nawet do 10 tysięcy jednostek, czyli pomaga naszemu zdrowiu. Jezus uczył błogosławienia jedzenia i wody, czyli wszelkich trunków, mocą Ducha Świętego. Starożytnym językiem podpowiadał, jak wyeliminować z życia niskie wibracje. I teraz przeprowadzać powinniście ćwiczenie z przepromieniowaniem wody i sprawdzić efekt swego działania. I teraz tak, moi drodzy, czemu się to przepromieniowywuje? Pamiętajmy, że wodę czyści się, tę, która jest w kanalizacji, czyści się z biologicznych, mineralnych i innych osadów, ale nie wyczyści z energii, i to z energii ludzkich. Są tam zawarte kody, które, jakby to powiedzieć, z toalety Kowalskiego wypłynęły, z jego śliny i różnych innych rzeczy, i to DNA energetyczne tego, kim on jest, jest tym zawarte. Jak popatrzycie na 10 tysięcy ludzi z waszego miasteczka, jedną oczyszczalnię, która to obsługuje, to pomyślcie o tym ładunku energetycznym, którym się wyniszczacie. To jest przyczyna tworzenia starej strefy. Dzielimy się tym, co mamy, tym, czym jesteście. Jak w światło w sobie ujrzysz i to przepromieniujesz tym światełkiem, od razu wiele z tego usuwacie. Jak nie potraficie tego dokładnie do końca robić, to moi drodzy, macie przepromieniowanie i złoty pędzel. I pomalujecie tylko wodę, pomalujecie jedzenie i zobaczycie, o ile jakość tego jedzenia wzrasta. Z arszeniku cudu nie uczynicie, nie zmienicie jego składu chemicznego, ale energii nie będzie. Natomiast gdy będziecie jeść mięso, już wiele niskich wibracji, tego cierpienia zwierzęcia jest usuniętych. Część też hormonów, tabletek, tego wszystkiego, co to zwierzę rozdymało fizycznie, no zostanie zmieniona, ale nie większość. Dlatego mówimy o tym, żeby uważać na mięso, jeść bardzo malutko, no i oczywiście kochać, szanować zwierzęta. To wtedy będzie to jako tako strawne. Potem Księga Wolności. Przeczytajmy. I macie też taki wideoblog Księga Wolności, jest to bardzo ważne. Czemu? To, co chcesz, żeby się działo w kilku tam podpunktach głównych, bo więcej to umysł tego nie przyjmie, zawieszacie, to się mówi umownie na drzwiach. Może to być na ścianie, koło jakiegoś obrazu, plakatu. Ważne, żebyście jak wy przychodzili, was umysł, bo on wszystko rejestruje poprzez oczy, o tym pamiętał, żeby mu się to przypominał. A tam stoi jak byk. Nie pić kawy, Marysia musi być twoja, albo Zenek musi się oświadczyć. I on w przestrzeni to stara się w jakiś sposób zrealizować, kontaktując się z innymi umysłami. Więc wpływ na życie, na te konkretne cele znacznie wzrasta. Ja tu przeczytam. Księga Wolności jest częścią Białej Księgi Życia, która z kolei jest żywym zapisem. On się tworzy, cały czas magluje, zmienia, osłabia, wzmacnia. Zasada działania Księgi Wolności jest bardzo prosta. Wystarczy ją uaktywnić w przestrzeni, sprawdzić wymiar, w którym ona jest i w którym powinna być, i umieścić na widocznym miejscu, na przykład na ścianie pokoju lub na drzwiach, aby umysł zaakceptował jej istnienie jako drogowskaz dla twoich starań. W ten sposób można zaprojektować wiele rzeczy i spokojnie czekać na ich przejawienie się. Oczywiście trzeba być wyczulonym na tak zwane parcie, czyli coś nas zmusza do jakichś działań, ale nie wiemy jakie. Jak mamy skalę, jak mamy uruchomione jasnowidzenie, to wchodzimy i wiemy, że już nasza moc przygotowała pewne działania i trzeba gdzieś obecnością fizyczną zareagować. Trzeba wysłać SMS-a albo zadzwonić. Trzeba wykonać jakiś ruch. No, a jak tego nie potraficie, no to przynajmniej słuchać głosu wewnętrznego, który może wam zacząć podpowiadać.
I takie jest to ćwiczenie. Piszcie do Księgi Wolności jakieś zdanie. Na przykład na poprawę w sytuacji finansowej i to aktywujcie. No nie? Sprawdźcie potem efekt swojego działania, to jak ono się rozwije, swojej skuteczności w związku z waszą znajomością praw energetycznych. No i znowu, tu wsparcia nie było, ale dostaliśmy od wielkich przewodników za pomocą złotego pędzla, którym w Księdze Wolności po prostu rysujemy to, co chcemy. Zamazałem, pojawiła się nowa scena, żeby ta Zosia była, żeby te finanse się poprawiły i sprawdzajcie na skali, o ile to wzrosło. Wzrasta znacznie więcej. Tutaj pierwszy raz przekonacie się, że zaufanie w skuteczność działania mocy sprawia, że życie w znacznie większym zakresie będzie wam się realizowało. Ja bym to tak powiedział, materializowało w oczach, niż wtedy, gdy my sami będziemy cały czas o tym myśleć, co zrobić, by tak się stało. Naprawdę jest duża różnica. I potem mamy tu horyzont zdarzeń, aktywizacja istnienia. Jak wiemy, istnieje teatr życia. Pokazują to symbolicznie w świecie duchowym jako prawdziwy teatr. Mamy scenę i pustą widownię. Na tej scenie życia z reguły pojawia się marionetka, istota, którą się steruje, która odgrywa rolę, której się podkłada nogi, programuje i ona robi to, co my chcemy, sądząc, że ona sama tego chce. Ona chciała pobić żonę, ona chciała urwać nogę dziecku, ona chciała przegnać psa i tak dalej. I to wszystko jest tak. Ale co ją tak wzburzyło? Co ją odczłowieczyło? No niskie wibracje, nieznajomość praw energetycznych, niewiedza o tym, czym jest umysł i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jak i społeczne programowanie. To, że podrzucona wiedza nam jest szczątkowa i skrzywiona, ale my przyzwyczajeni do niej uważamy ją za właściwą. Tak nie jest. Na innych planetach życie wygląda zupełnie inaczej, a wiedza, do której nie ma dostępu, ta przede wszystkim jest obecna. Także moi drodzy, tutaj, gdy mówimy o scenie, pojawia się z czasem aktor, czyli człowiek, który już zaczyna rozumieć, że sam powinien tą rolą władać, powinien wypowiadać kwestie po swojemu, a nie recytować to, co zostało napisane. Po jakimś czasie zauważam, na scenie pojawia się napis na jednym krześle, scenarzysta. Wchodzimy w wyższy etap, zaczynamy pisać scenariusz swojego życia. Potem znów pojawia się inne krzesło z napisem reżyser. Stajemy się reżyserem własnego życia. Z czasem, moi drodzy, pojawia się pan form, ale to już jest najwyższa półka. Mówimy tutaj o tym, kto to wszystko tworzył. Teatr, ludzi, sytuacje, energię, stany, złości, takie i owakie, myślenie. To wszystko on tworzył. No i na samym końcu pojawia się główna postać, widz. Siadasz, jesteś nadrzędny wtedy. Ty do wszystkiego doprowadziłeś i chciałeś się tu przejawić. Jako widz możesz być marionetką, aktorem, scenarzystą, reżyserem i panem form. Możesz też pomalować na horyzoncie zdarzeń, namalować coś, co zmieni życie marionetki, aktora, scenarzysty i reżysera. Pan form to wielka figura, to zmienić nie może. Możesz też sam obserwować siebie jako człowieka fizycznego na scenie życia i na horyzoncie zdarzeń namalować nową rzecz. Tutaj napisałem tak, zanim podpowiem wam, jak to się robi. Horyzont zdarzeń to jest i pole potencjału to jest jakby jedno i to samo. Horyzont zdarzeń jest już pole potencjału, na którym coś malujemy i to się animujemy. Natomiast pole potencjału jest wtedy w nas zawarte, a w nim my. I my aktywnie tym, co chcemy, by się działo, zmieniamy rzeczywistość. Teraz tak. Cuda z Janem są podpięte pod horyzont zdarzeń. Także teatr życia jest częścią wielkiego spektaklu, w którym uczestniczy człowiek fizyczny i Syn Boży. Mają tu kilka ról do odegrania. No już tutaj powiedziałem jakie. Tu mamy próg samostwarzania i możecie na tym progu samostwarzania odkryć się, jak daleko zalegacie. Zobaczcie, trzeba mieć obudzoną całkowicie psychikę, by przejść przez pierwszy próg samotwarzania. I trzeba mieć obudzoną świadomość, nie tylko energetyczną, a duchową, by przejść przez 10. wymiar i wejść w krainę spełnionych marzeń. No a jest jeszcze przestrzeń programowa, jest jeszcze Bóg. No ale nie mam czasu tych rzeczy tłumaczyć. Są wytłumaczone w skalach astralnych. Horyzont zdarzeń, teatr życia. Sprawdź skuteczność siebie jako marionetka, jako aktor, scenarzysta, reżyser, pan form, a jeszcze właściciel teatru i widz. Potem odczytaj, czy jesteś w stanie eksportować siebie w przyszłość.
umownie w przyszłość, bo istnieje czas tu i teraz, ale przyszłość i przeszłość wtedy zawierasz tu w sobie i ją modyfikujesz jak chcesz. Możesz wtedy odkryć ze zdziwieniem, że to, co ci się stało 30 lat temu, czy jakaś kłótnia, która ciągle w innych osobach jest i one przez to wysyłają wam negatywne wibracje, że ty w tej umownej przeszłości, bo to zawartość tobie, robisz klapsik, no nie, nowa scena, wymazujesz wszystko, przekonfigurowujesz i ten ktoś, co cię niszczył, zaczyna cię lubić. No nie? Na koniec spróbuj przekroczyć próg samostwarzania i zapisz swoje nowe, planowane dzieje na horyzoncie zdarzeń. Na to było 15 minut. Potem sprawdź teraz sumaryczny efekt wszystkich swoich zabiegów. Możesz wyszczególnić niektóre planowane założenia. No i też później miało być wsparcie, nie było. Horyzont zdarzeń. Moi drodzy, jak jest scena i przed nami widownia, to za nami jest tło. Na przykład kuchnia, na przykład jezioro. Dzięki czemu widzom wydaje się, bo to sobie wmawiają, że spektakl odgrywa się w naturze, w naturalnej przestrzeni. I właśnie jak się odwracamy do tego tła, to nagle to wszystko znika. Jest tylko taki malutki płaskowyż, a nawet są góry to takie niskie i niebo. Chmury. I tam widzimy, jakby czasami jakieś postacie wychodziły, się przesuwały, jakieś sceny. To są fragmenty scen z życia, z ról, czyli to, co miało się odegrać. Jak my to widzimy, to znaczy, że możemy to zmienić. Czasami horyzont zdarzeń sam podpowiada. I teraz wiecie, co w waszym życiu się ma wydarzyć, jak ono leci. Ujrzyjcie na horyzoncie zdarzeń, ale ujrzyjcie. Jak wyobraźni nie ujrzyjcie, zmienić nie możecie. Ujrzyjcie, tak mniej więcej, żeby to się jakoś tak pokazało. I złotym pędzlem zamalujcie to, czyli chcecie, żeby wszystko jak najlepiej się działo, jak najlepiej toczyło. Oczywiście z korzyścią dla was i dla innych. Tu nie chodzi tylko o waszą korzyść. Jak wy jesteście lepsi, lepsi są też i inni. Jak tego nie będziecie rozumieć, nie będziecie rozumieć, że jesteśmy jedną wielką rodzinę, choćbyście tego nie czuli, ale macie załapać, że tak jest, to wtedy złoty pędzel działa. I wpływ na życie się zwiększa. No i pole potencjału, ostatnie cośmy przerabiali. Uwaga, to znaczy się, co Agatka z ludźmi przerabiała. Już wartość zerowa, zero, pola potencjału mówi o tym, że człowiek ma na swoim koncie wiele karmicznych osiągnięć budujących wspólną rzeczywistość, czyli przestrzeń od wymiaru 0 do 7, a więc i o biologii mówimy. Oczywiście w jakichś określonych oktawach współistnienia. Im więcej ludzi tworzy pole potencjału, tym jest ono silniejsze i efektywniejsze. Jego odpowiednikiem po ciemnej stronie mocy są egregory. Tu wszystko musi być wspólne, nikomu nie szkodzące. Wewnętrznych granic pola potencjału strzegą trzy umysły, z czego ten ostatni zwany jest najwyższą inteligencją. No tutaj powinno być cztery, ale czwarty tworzy horyzont zdarzeń, więc trzy strzegą, a ten ostatni, no to już jest wartość nadrzędna. Pole potencjału wspiera ludzkich bogów. Ludzie nękani energetyczną rozpaczą nie są w stanie utrzymać ciągłości zdarzeń. Nikt, kto żyje własną, źle zrozumianą wielkością, nie uruchomi pola potencjału. Jest to narzędzie przeznaczone do wspierania psychiki. Dlatego pole potencjału zawiera w sobie wszystkie algorytmy ją tworzące. Pomaga więc nie tylko w przezwyciężaniu życiowych trudności, w poprawie relacji międzyludzkich itd., ale również w przebudowie samej psychiki, jak i w rekonstrukcji mostów łączących ją z umysłem i świadomością. I pole potencjału. Odczytajcie aktywność pola potencjału i poziom stabilności psychiki plus jej indywidualny wpływ na życie. Próbujcie o własnych siłach, angażując to intuicję, stworzyć własne pole potencjału. Umowne miejsce, które będzie dbać o waszą psychikę i jej poprawność w utrzymaniu wewnętrznych energii. Im większą zapewni to jej stabilność, tym efektywniejsze okaże się utrzymanie wszystkich procesów zmian, czyli takie energetyczne jacuzzi. Moc co prawda wprowadza zmiany, ale czyni to stosownie do nastawienia do niej. Gdy ma ona wątpliwości co do swoich zamiarów, wtedy zmiany wyhamowują. Gdy zaś nabiera pewności co do swoich poczynań, to zmiany przyspieszają. Kluczem do sukcesu jest utrzymanie ciągłości w równomiernym przyspieszeniu. Nie można tego przerywać. Czyli sprawdź teraz aktywność pola potencjału, poziom stabilności psychiki. Pole potencjału. I teraz było tworzenie przez kilka osób, czyli cała grupa warsztatowa tworzyła pole potencjału. I wyobraźcie sobie, że go nie stworzyli.
egoizm w nich był tak wielki, że chcieli tworzyć pole potencjału podświadomie w taki sposób, aby inni, bo oni sądzą, że dają energię, a ci będą tę energię ssać, korzystając z nich jak pijawki. Ja byłem w szoku, bo na tych warsztatach siedziałem spokój i to obserwowałem, co oni widzieli, co oni tak naprawdę chcieli. Ja nie wierzyłem, że to się działo. Czyli tak, niech kilka osób stworzy na chwilę wspólne pole potencjału. Najłatwiej to wam przyjdzie, spotykając się razem na scenie teatru życia. Wystarczy siąść tam w fotelach i postanowić zostać przyjaciółmi. Wprowadźcie się w radość i malujcie złotym pędzlem, co tylko chcecie na horyzoncie zdarzeń. Zechciejcie, by teatralna scena wsparła was w utrzymaniu decyzji o towarzyskim, serdecznym, wspólnym kroczeniu przez życie. I to przez 5 minut i na tym się chyba wszyscy wyłożyli. No i później się sprawdza, o ile wzrosła potęga i jak duży uruchomiło się potencjał przekształceń. No i na koniec, a teraz nie wszyscy obecnie wyobrażą sobie, że stał się cud, że coś was tknęło i postanowiliście stworzyć jedną wspierającą się drużynę, czyli umownie rodzinę, krąg wspierających się w życiu przyjaciół. Na wizję z tym związane macie 5 minut i jeszcze raz trzeba było sprawdzić, jaki wpływ na życie i na swój rozwój uzyskany. No już oczywiście ładna skala, king, to są pieniądze, czyli wolność, uzyskanie dostępu do tego, co się chce, by się stało. No i oczywiście wsparcia już tu nie było, bo oni po prostu się wyłożyli. Ale tu można wykorzystać właśnie złoty pędzel i to, coście tam chcieli, żeby się utworzyła przestrzeń waszej wewnętrznej kreacji, by psychika tam się budowała i z tego wszystkiego korzystała, to wykorzystajcie złoty pędzel, po to go stworzyłem. Pytanie tylko, i dobrze, że to było przygotowane, czy gotowi jesteście na taką transformację, która uczyni z was autentycznych ludzkich bogów? Gotowi jesteście podnieść rękawicę i stać się rycerzem światłości? Czy tylko chcecie bez żadnego wysiłku korzystać z takich samych przywilejów? Sądzicie, że jest to możliwe? Gdyby tak było, to czy znalazłby się ktokolwiek, kto chciałby nad sobą uczciwie pracować, podczas gdy inni uginaliby się pod ciężarem utrzymywanych darów? Czy byłyby w tej sprawie rozmowy po śmierci? To, co sobie przeczytać. Później miało być podejście do medytacji, medytacja Złoty Sen i właśnie spotkanie z wielkimi kreatorami, żeby wesprzeć rodzinę. Nie można było do tego dotrzeć. Ludzie byli za słabi. Ale macie tutaj złoty pędzel na przywołanie kreatorów. Jak czujecie, czyli przewodników duchowych, wszystkich tych, na którym zależy, byśmy się obudzili. W tym działaniu będą budzić świadomość na jakimś poziomie, będą lekko przeprogramowywać umysł, w zależności oczywiście od naszych autentycznych, wewnętrznych potrzeb. Bo jeśli ty, żeby oni ci pomogli, a ty dzięki temu jutro wykończysz szybciej Kowalskiego, to pomocy nie uzyskasz. To ma być prawe, świetliste i prawdziwe. To wtedy bierzcie prędzej i malujcie. I zobaczycie, co będzie z polem potencjału i z waszym wsparciem przez wielkich kreatorów. To jest taka krótka podpowiedź, bo oczywiście ten materiał wynika z wielu lat doświadczeń przeprowadzania warsztatów i tak dalej. Jest to wszystko skodyfikowane, spuentowane, podane jak taka malutka, słodka zupka na talerzu. Mała, może się nią nie najeść, ale bardzo dobrze działa. Wchodźcie to, ćwiczcie, łączcie z innymi materiałami, a zobaczycie, że wcale nie jest tak źle, o ile chcecie być prawdziwi, czego od serca wam życzę. Zamykamy oczy. Widzę wannę, taką klasyczną. Ty siedzisz przy wannie, a w niej kąpie się dziecko. Typowa życiowa scena. Cisza, spokój, równowaga. Na zewnątrz natomiast toczy się jakaś wojna. Ludzie znają wojnę od strony fizycznej, konwencjonalnej, gdzie są czołgi i wybuchy. Ta ma inny charakter. Jest wojną energetyczną. Tu ludzie ścierają się między sobą na projekty. Walczą o forsowanie własnych potrzeb życiowych. Jeden na drugiego wpływa, starając się go osaczyć i podporządkować na poziomie myśli i emocji. Wygrywa w końcu ten mocniejszy. I to on wyznacza potem nowe trendy lub utrzymuje stare, rachityczne struktury społeczne, polityczne czy też gospodarcze.
A że historia jest wciąż elementem kontroli, to nie ma co się dziwić, że świat wciąż wygląda tak samo jak dawniej, jak przed tysiącami lat. Prócz technologii, sam człowiek nie uległ przeobrażeniu. W jego przypadku energetyczna i duchowa ewolucja stanęła w miejscu. Ludzie wciąż posługują się takimi samymi schematami myślenia i postrzegania. Tu nic się nie transformowało. Filmy, telewizja, książki, programy dziecięce, cała ta zewnętrzna otoczka życia wciąż dotyczy wojny i konfrontacji. To, czym ludzie żyją, przejawia się potem w rzeczywistości. I tak się dzieje od dawna. To stały mechanizm. Takie są prawa energetyczne. Gdyby pewnego dnia ludzie nagle poznali te zależności i zechcieli zmienić charakter życia, to w ciągu 10 lat cały świat zacząłby przybierać inną formę. Wtedy wszystko to, co nas dziś określa, odeszłoby w zapomnienie. Pojawiłaby się cisza i rozświetlone ściany. Spójrz przed siebie. Oto doskonalsza wersja przyszłości. Zaktywizowano wyższe wymiary. Ludzie nagle jakby zniknęli. Pewnie zastanawiasz się teraz, co się stało. Czy źli ludzie wymarli, czy też nastąpiła inna, przypadkowa katastrofa? Może świat zmienił się na dobre, a może przekształcił jedynie w nową odsłonę starego wizerunku? Prawda wygląda nieco inaczej. Człowiek energetyczny, człowiek zły, istota o niskich wibracjach, tworzy wokół siebie ciemną chmurę, która wszystko zasłania. Jest ona znacznie większa od niego samego, co dodaje mu powagi i wielkości. Przypomina to fotograficzną ciemnię, w której nie sposób dostrzec operatora. Gdyby tę ciemną zgęstwinę ktoś usunął, wówczas ludzie nagle staliby się jacyś niżsi, jakby mniej zauważalni, mniej ważni, tacy nieobecni w starych schematach. Spójrz, jak przemykają ulicami, ginąc na tle miejskiej architektury. Jak przemierzają góry i doliny, tracąc się na tle zarośli. Odnosi się wrażenie, że przepadli w swojej dawnej formie, że wiele się zmieniło. Świat stał się co prawda znacznie bardziej kolorowy i rozświetlony, ale za to wypełniony ogromnymi, pustymi przestrzeniami. Zniknął wypełniający go mrok, substancja ograniczająca myślenie i podgrzewająca emocje. Wejdź w ten świat. Znajdź się w czystej, wysprzątanej przestrzeni. Popatrz na ludzi. Czujesz, że cię nie znają i do poznawania nie kwapią. Jakby mieli inne plany, inne priorytety. Skąd ta obojętność? Czy to przejaw oddzielenia? Bynajmniej. Tu wszyscy są jednością. Tu każdy kieruje się wewnętrzną, niczym nieskrępowaną potrzebą. Nikogo nikt nie napastuje, niczego mu nie narzuca. Istotą sukcesu jest współistnienie podobnych sobie istot. Tu się jest. Po prostu jest. Każdy doświadcza wolności, niezależności i swobody. Niczego na wyrost robić nie musi. Jak się chce, to do każdego można podejść i porozmawiać. Zawsze znajdzie się bratnia dusza, której taka forma kontaktu będzie odpowiadać. Otwartość serca i życzliwość wszystkim pokierują. Nie trzeba się bać, że komuś nieopatrznie nadepnie się na odcisk. To świat bez lęku i bez zabezpieczających od wody układów. To nowa, doskonalsza forma społecznej transformacji. Tu ludzie przyjęli Boga i zaakceptowali duchowe prawa. Nie mówią o doskonalszym, tylko doskonalszego świadomie doświadczają. Światło przekształciło się w światłość, a ta zagościła w każdym sercu. Zniknęła fałszywa demokracja.
Każdy na spokojnie przegląda własne i cudze albumy. Właśnie widzimy, jak na jednej z parkowych ławeczek siedzi trójka nieznajomych. Są optymistycznie do siebie nastawieni. Przeglądają różne zdjęcia i nie kryją radości. Co chwilę wybuchają śmiechem. Nikt nikogo nie krytykuje, ani na nic się nie obraża. Każdy panuje nad ekspresją. Nie stronią od śmiechu i dobrej zabawy. Korzystają z okazji. Eksponują wyłącznie pozytywne emocje. Śmieją się nawet z tego, że ktoś dostał chwilowego szmergla i po prostu coś tam potłukł. I co z tego? Po prostu się stało. Bawią się formą, w jaką ułożyło się potłuczone skło. Palcem pokazują, gdzie jest ogon, a gdzie głowa domniemanej ryby. Nie kpią z człowieka, którego na chwilę zamroczyło życie przeszłością. Z godnością i wyrozumiałością traktują ludzkie, typowe, naturalne zachowanie. Wobec wniosków utrzymują dystans. Cieszą się, że wszystko skończyło się dobrze. A ty się pewnie teraz zastanawiasz nad tym, jak tę scenę dopasować do współczesnego obrazu świata. Po prostu odkryj to, co jest w niej właściwe, a co niepasujące do duchowej analizy ludzkich reakcji. Ludzie od zawsze toczą między sobą wojny, ale czy oni naprawdę tego chcą? Czy wszyscy są odpowiedzialni za brak człowieczeństwa? Kto do wojen podżega? Drugi człowiek? Jego słabości? Czy też siły, których gołym okiem nie widać? A co z nauką, z systemowym oprogramowaniem, które ktoś u zarania dziejów zasiał w ludzkim umyśle i które do dziś miesza ludziom w głowach? Czy na pewno za wszystko odpowiada ten, kto myślą, słowem i czynem nęka drugiego człowieka? Wiemy, kto utrzymuje ten świat w krzywym zwierciadle. Ale czy wiemy, kto tę budowę rozpoczął i kontroluje? Czy jesteśmy pewni, kto za tym stoi? Dopiero gdy odkryjemy tę tajemnicę, będziemy mogli przyjąć właściwą postawę. Gdyby ludzie mogli być sobą, to by nie było tego całego bałaganu. Winna temu jest niska wibracja. Toniemy w niej cali, od stóp po głowę. To ona nas zmusza do haniebnych czynów. To nie nasza wina, że popełniamy tyle błędów, że wciąż okraszamy świat energetyczną rozpaczą. Błędem jest jedynie niezrozumienie zjawisk energetycznych, które mają wpływ na naszą postawę. Nikt nie udziela informacji o tym, czym tak naprawdę jest istota ludzka i jak wygląda jej cały świat. Świat fizyczny to zaledwie cząstka ogromu zdarzeń i przestrzeni, w której funkcjonujemy. Reglamentując o niej informacje, zyskujemy przewagę nad utrzymywanymi w niewiedzy braćmi. Ludzie z ławki odkryli wiedzę o energetycznej naturze człowieka i zrozumieli, że bez przeszkód można tworzyć piękny, pozbawiony przemocy świat. I to właśnie trzeba pojąć, by ograniczyć stres i poczucie winy. Dzięki temu bez problemu rozgościsz się na scenie teatru życia i przebudujesz się od podstaw. Z dnia na dzień zaczniesz z dystansem podchodzić do wszystkiego, co cię otacza. Wszystko stanie się łatwe, dostępne i sprzyjające zmianom. Zniknie strach. Obawy obrócą się w proch. Wyższe wibracje przenikną twoje serce i utorują drogę do wyższych wymiarów i Boga. I tylko tego ci potrzeba, by odkryć tajemnicę swojego istnienia i spocząć w ciszy własnego sumienia. Zamykamy oczy, oddychamy równo i spokojnie. Gdy rozpocząłem przygodę z duchowością, to miałem już przerobione pewne rzeczy. Wiedziałem, czym jest biała i złota kolumna. Biała kolumna należy do przewodników, do białych braci, którzy uczą.
Złota kolumna zaś do tych, którzy przebudowują świat, do złotych braci. To potężne istoty, choć ich postacie wyglądają tak topornie, jakby ktoś pospiesznie odlał je ze złota, nie zwracając uwagi na najmniejsze detale. Zawsze widziałem ich stojących wokół kolumny w zamkniętym kręgu. Sama kolumna wydaje się mieć kilkanaście metrów wysokości i tak na oko około 6-8 metrów średnicy przy podstawie. Wielkość zwężenia na szczycie szacuję na 2 metry. Zwieńczenie kolumny tonie w świetle, jakby materialnym, takim zamrożonym. Bardziej to przypomina zdjęcie niż materię pozostającą w ciągłym ruchu. Toporni z wyglądu złoci bracia zawsze stoją wokół kolumny. Podejrzewam, że to tylko ich komunikatory, a oni sami zwyczajowo wykonują pracę w wielu miejscach jednocześnie. Znajdujemy się teraz koło złotej kolumny i powolutku wpasowujemy się w przerwy między złotymi braćmi, a może między ich osobistymi komunikatorami. Nakładają w tej chwili swoje dłonie na nasze w ten sposób, by ich były skierowane ku dołowi, a nasze wnętrzem ku górze. To podstawowa forma przekazywania energii. Tylko w ten sposób się to tutaj robi. Tak się wspomaga i przekodowuje DNA ludzkich istot. W swojej wyobraźni ujrzyjcie, jak pod wpływem tej siły całe wasze fizyczne ciała wraz z wewnętrznymi systemami, z żyłami, z mięśniami, z kośćmi, z mózgiem itd. stają się złotym monolitem. Stają się nim także struktury energetyczne, jak chociażby ciało egzystencjalne. Nawet psychikę i umysł, choć nie są jakąkolwiek formą energii, zaczyna pokrywać po złota. Duchowy kanał, który dotychczas schodził z góry, tworząc wokół głowy pulsujące jajo, tym razem rozlewa się po całym ciele. Stajemy się żywym oddechem Boga. Wejdźcie w ten stan. Oddychajcie pełną piersią. Odczujcie, jak świetliste, gęste złoto wypełnia każdą cząstkę waszej istoty. Każdą fizyczną i energetyczną komórkę. Jak pochłania białe światło. Białe światło wszystko w sobie zawiera, dlatego duch, który wibracją tu schodzi, całe je w sobie ma. Zawiera wszystko prócz prawa do zmian. Złoto jest całością. Dzięki temu sami staniecie się zmianą, która pociągnie za sobą przeobrażania świata na lepsze. Dotyczy to oczywiście waszej aktywnej przestrzeni, obszaru, który wy sami nazywacie swoim życiem. O, przyszedł technik. Podam wam kartki do podpisu. By procesy dalej zachodziły, musicie wyrazić na to oficjalną zgodę. Musicie z własnego wyboru podjąć wysiłek bycia świętym człowiekiem. Świętym, czyli idącym w stronę światła. Gotowym na radość, zdrowie i szczęście. Potrafiącym przemieniać czarne dni w szare, a szare w białe. Im jesteśmy doskonalsi, tym więcej mamy do powiedzenia we własnych sprawach. Ma to wynikać z potrzeby bycia radosną przemianą, a nie z narzuconego przymusu. Wybór ma być świadomie dokonany. Ci, którzy podpiszą umowę o współpracy ze złotymi aniołami, poczują, jak aktywne białe światło emitujące złote promienie zacznie wchodzić w ich piersi na wysokości serca. To światło ze szczytu złotej kolumny wypełni was i stanie się łącznikiem z tym magicznym miejscem. To bezpośrednie połączenie ze wszystkim. Rozszerzenie waszego istnienia. Za kilka sekund otrzymacie artefakt. Biały pędzel, który w pierwszej fazie przejawiania się będzie właśnie biały. Ma magiczną aureolkę wokół włosia. Z czasem, może po paru godzinach, przybierze barwę złota i zacznie modyfikować was i waszą przestrzeń. Cokolwiek nim przemalujecie, zmieni się na lepsze.
Widzę teraz przed sobą nowy rodzaj horyzontu zdarzeń. To krystaliczna przestrzeń. Wszystko wypełnia noc, ale i też wszystkie szczegóły tego świata widać wyraźnie jak na dłoni. Tylko brakło dnia. Za to tysiące punktów świetlnych, takich magicznych latarenek, fragmentów księżyca, które z nocy czynią dzień, tak jakby księżyc zamieszkał na ziemi, czynią ten świat wyraźnie widoczny. Znajdujemy się na równinie. To płaskowy świata. Nie ma on końca ani początku, choć zawarte w nim są zejścia w inne wymiary. Jest rozległy i jednolity. Przed nami nagle się urywa. Jest tam grań, za którą znajduje się jedynie przepaść. To zejście w znaną nam rzeczywistość. Widać w niej wszechświaty, galaktyki, układy gwiezdne, planety i całą resztę kosmicznego wypełnienia wraz z kwazarami, czarnymi dziurami, czyli ogniskami wymiany energii i informacji. Tam, w dole, jest wszystko. Jakaś postać skoczyła w dół tej gwiezdnej przestrzeni. To nie jeden z nas. Miała na sobie białą, pokrywającą całe ciało pelerynkę. Dzięki niej może się wszędzie przemieszczać. Nie wiem, czy podróże odbywa regularnie, czy z nich wraca na płaskowyż, czy też to tu, gdzie jesteśmy, pojawiła się pierwszy raz. Tu jest inny świat. Nie doświadczymy tu siedmiu wymiarów. Nie ma rozkosznego życia, nie ma wody, nie ma kawiarni, nie ma zwierząt, nie ma innych ludzi. Tu się po prostu jest. Jest się ludzką doskonałością, która sama projektuje dla siebie życie, jakie potem przejawia się na zamieszkanych w dole planetach. To ognisko aktywnego istnienia. Są czarodziejskim miejscem, które dla nas stworzono. Płaskowyż to z kolei coś w rodzaju biura projektów, gdzie można zaplanować zmiany, jakie zostaną potem wprowadzone do świata żywej magii. Siedzimy teraz w kółku. Między nami po środku kręgu pojawia się biała chmura przetykana złotymi kreskami. To rodzaj kosmicznego monitora, aktywnej matrycy tworzenia w mikroskopijnym wydaniu. Na wszystko, co na nim samo się pojawi, lub ukaże za pomocą siły naszej wyobraźni, będziemy mieć duży wpływ. To duchowe urządzenie oddane nam na własny użytek. Podobne znajduje się w świątyni serca. Komunikujemy się z nim za pomocą rozumu, a nie umysłu. Rozum to doświadczenia, wszelkiego rodzaju zapisy z naszych wcieleń. Ukryta wiedza, którą tu można obudzić siłą własnej woli. Co to znaczy? Jak to wygląda w praktyce? Powiedzmy sobie, że w poprzednim wcieleniu polowaliśmy na zające i wszystko wiemy o ich naturze i zachowaniu. Jednak ta wiedza nie zawiera się w naszej obecnej pamięci. Tkwi w DNA przestrzeni. Powiedzmy, że dzisiaj, w tym życiu, jesteśmy ogrodnikiem i borykamy się z chmarą zajęcy, które wyjadają nasze plony. Wyżerają wszystko i nie jesteśmy w stanie temu zapobiec. Gdybyśmy potrafili w pełni korzystać z rozumu, to szybko byśmy się uporali z problemem. Niestety, korzystamy z umysłu, a ten działa na zasadzie analizy informacji. A co, jeśli tych potrzebnych nie ma? Wtedy trzeba je znaleźć lub skorzystać z pomocy fachowca, czyli wiedzącego. Tymczasem nasz rozum jest także elementem wiedzy. Jest nie tyle pustą informacją, co zapisem wielu prawdziwych doświadczeń. Nie tylko tych naszych, tych obecnych i przeszłych, ale również tych pokoleniowo-genetycznie wspólnych. Rozum to fachowiec, z którym należy się nauczyć rozmawiać. Działa jak intuicja, tyle tylko, że czerpie wiedzę z głębi nas, z wnętrza, podczas gdy intuicja przemawia głosem tego, co dzieje się poza nami. Jak to działa? Powiedzmy sobie, że idziemy ulicą, a nie wiadomo czemu schodzimy z chodnika na drugą stronę jezdni. Być może robimy to podświadomie na widok człowieka, który idzie wprost na nas.
a być może z powodu fasady budynku, która wymaga porządnego remontu. Na wszelki wypadek, dla świętego spokoju, zmieniamy trajektorię podróży. Czy tym razem zadziałał rozum, czy ostrzegła nas przed katastrofą intuicja, nie ma to żadnego znaczenia, bo są te dwie strony tego samego medalu. Znaczenie ma wypełniająca nas informacja i doświadczenie w poruszaniu się, które zaleciły i umożliwiły zmianę chodnika. I to poza naszym myśleniem o tej całej sytuacji. Gdy pozwolimy działać rozumowi i intuicji, ominą nas setki niechcianych wydarzeń. Nauczmy się być otwarci na wszystkie zawarte w nas talenty, na pojawienie się intuicji energetycznej i duchowej, jak i na korzystanie ze zbioru zawartych w nas doświadczeń. To światło, które wypełnia teraz nasze głowy i ciała, stanie się kopalnią podświadomej wiedzy, naprowadzeniem, którego nie wolno lekceważyć. To element jasnowiedzy. Dzięki biało-złotemu światłu nauczycie się interpretować przyczynę i skutek zachodzących wokół Was zjawisk. Trzeba to zacząć trenować. Można na przykład pomyśleć o tym, co by było, gdybyśmy pojechali na Madagaskar. Wystarczy się wyciszyć i pozwolić wypłynąć wizjom i przeczuciu, by otrzymać pierwsze informacje, pierwsze podpowiedzi o tym, jakby się to skończyło. Potem wystarczy to sprawdzić na skalach i podjąć ostateczną decyzję. Ogólnie rozum i intuicja nie należą do nas. Są zawarte w podległych nam ciałach. Złoty pędzel jest narzędziem rozumu, czymś, co materializuje naszą wiedzę i doświadczenia na horyzoncie zdarzeń. Tak naprawdę to one tam są, tylko my, szarzy ludzie, nie zdajemy sobie z tego sprawy. Świat krzyczy, podpowiada co i jak, ale my jesteśmy na te sygnały głusi i ślepi. Nie wiemy, co począć i jak to rozwijać. Nasze powłoki są w tym precyzyjniejsze. Pozwólmy się im wykazać. Złoty pędzel zawarty jest w Bogu i ma w naszej duszy swoje symboliczne miejsce. Uruchamia to, co może się stać. I to w większym stopniu niż sami byśmy się za to zabrali. Trzeba tylko zaufać tej metodzie. Kiedy rozum jest włączony, możemy w swojej przestrzeni pozwolić sobie na to, by wreszcie zaistniały rzeczy, na które sami dotąd byśmy się nie poważyli.